Cześć, czołem, Masiorki. Witam Was w kolejnym vlogu na moim skromnym kanale. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, czyli to, że w końcu po prawie 3 tygodniach oczekiwania dostałem moje kominy, takie specjalne, jak widać na załączonym rysunku, to postanowiłem Wam nagrać vloga właśnie w takim oto kominie. Słuchajcie, harmonogram. Jest nowy harmonogram, który za chwilę Wam opowiem, który za chwilę będzie już obowiązywał, znaczy nie za chwilę, on będzie obowiązywał mniej więcej od 1 marca, natomiast w tej chwili już się muszę do niego przygotowywać, bo jak wiecie, to troszkę trwa, żeby te odcinki ponagrywać, żeby coś tam tutaj poplanować, a czas jest niestety rzeczą, której szczególnie od marca będzie mi brakowało bardzo. Jak wiecie, żona ma salsę, ja zaczynam treningi kung fu, do tego jeszcze bieganie, bo musimy tą godzinę na 10 km w końcu pobić. Także dużo, dużo, dużo obowiązków przede mną i na takie rzeczy jak granie, tego czasu będzie niestety troszkę mniej. Ja powinienem tak streamować od samego początku. Wtedy byłoby lepiej, jeżeli chodzi o moje nagrywanie. Słucham cię, kochanie. Przywitaj się, bo streamuję. Dzień dobry. Dzień dobry, już możesz iść. Także, kochani, czasu będzie mniej, obowiązków coraz więcej. I Latek też przybywa. No dobrze. Ale wracając, moi mili, do meritum. Jak wiecie, tydzień ma określoną ilość dni. Moje wieczory, z racji tego, że te treningi kung fu są od godziny 19 chyba, 30, no to będę kończył późno. Wtedy, jeżeli będę jeszcze na siłach, chociaż biorąc pod uwagę ostatnie treningi, może być z tym ciężko, to będę raczej nagrywał odcinki, a nie streamował, więc tak jak wam mówiłem kiedyś, w sumie nie tak dawno, słuchajcie, te wspaniałe nasze odcinki, live'y będą tylko w poniedziałki i środę, ale jak wiecie, no poza tym, co widzicie, jest jeszcze tego dużo, tak? Są jeszcze kilka dni, więc no, będę starał się ograniczyć ilość live'ów, natomiast będę starał się nagrywać odcinki, słuchajcie, bo to jest chyba taki priorytet, te odcinki są takim czymś, co pozwala mi jakąś utrzymać systematyczność, szczególnie, że no mogę nie streamować, bo wiecie, jak to będzie wyglądało. Więc tak, w poniedziałki i w środy będą streamy na pewno. Tak, Monika ma salsę, ja zostaję w domu z naszą córeczką. I jak ją położę spać, to mam czas, żeby na spokojnie odpalić komputer do 21, 21.30. Czasem zaczynamy tak o 19.30. Będę miał czas na pewno, żeby tą godzinkę, półtorej do dwóch po streamować i mam nadzieję, że to będzie coś takiego regularnego. Natomiast słuchajcie, moi kochani, no chciałem też grać w RPG. Dzisiaj mamy 20 odpaliłem pierwszy odcinek z Rizena trójeczki i naprawdę nie laguje. Nie jest to ta sama kupa, co była z dwójką. Jest fajnie, grywalnie, inny system walki i naprawdę to mi się mega podobało, więc będę chciał, zdecydowanie będę chciał te filmiki nagrywać i wam wrzucać na pewno we wtorki, natomiast nie tylko we wtorki, bo to jest tak, jak ja mam tych odcinków dużo, to ja nie będę czekał Bóg wie ile, tylko będę po prostu wam wtedy wrzucał więcej odcinków, bo to jakiś dodatkowy jeszcze o 16 czy o 14, natomiast tym planem minimum, moi kochani, jest to, żeby były po jednym codzienniku, tak? Czyli jeżeli nie macie live'a, no to we wtorki, w czwartki, w piątki, w soboty, w niedzielę, żeby zawsze się jakiś pojawił odcinek. No i cóż, jak we wtorki będziecie mieli RPG, no to będzie to Risen, potem podejrzewam Skyrim, Elex, no tych dodatki do Wiedźmina, tych jest sporo, które trzeba ograć. No ale przecież to nie wszystko, to nie wszystko. Jak wiecie, uwielbiam ostatnio grać w Hearts of Iron. I na początku wychodziło mi tak, Niemcy mnie zjadali jak burę suki, nawet przeszedłem się na komunizm, natomiast teraz
tak naprawdę ja ciągle chcę grać w tą grę, mi się to ciągle podoba, to jest dla mnie ciągle fajne i też będzie plan minimum, czyli będę starał się wam wrzucać strategię w niedzielę o 15. Oczywiście może być tego więcej, natomiast możecie być pewni, że o tej 15 w niedzielę pojawi się stream. Jak wiecie, czołgi. Czołgi to jest moja przygoda, która się nie chce skończyć. Już jest ponad 100 odcinków. Oglądalność jest, że tak powiem, różna. Raczej jest słaba, ale ja mam z tym wielką frajdę, więc na pewno będę chciał grać. Na pewno będę grał w te czołgi, szczególnie, że mam fajną ekipę do czołgów. Że mam kilku topowych, fajnych graczy, którzy grają ze mną. Dlatego, że się ciągle dobrze bawimy. A ja spełniłem swoje marzenia ostatnio i nawet Szegmana, którym mój dziadek walczył podczas II wojny światowej, zdobyłem. Więc jest to taka dodatkowa mobilizacja i na pewno będę chciał grać i bawić się tym piątym tierem, tym Shermanem. Będę na nim zdobywał rzeczy, będę go eksperymentował, go pomaluję na jakieś polskie kolorki, bo bardzo mnie to bardzo kręci, słuchajcie. No i oczywiście, jeżeli chodzi o streamy, kochanie, jeżeli chodzi o streamy, no to będzie farming, no. Tutaj ta ekipa jest stała, jest farmingowa, jest od dłuższego czasu. I są naprawdę bardzo fajni koledzy, z którymi gramy i nagrać się nie możemy, więc na pewno to będzie. Na pewno będziemy farmingować. Ale czy to będą tylko poniedziałki i środy i zawsze ten farming, to też nie mogę tego obiecać. To, co macie tutaj, to jest plan minimum, tak? Czyli RPG będzie we wtorek o 15, czołgi będą w czwartki i w soboty. Pomyliłem dni coś. No nieważne, no to vlogi będą w piątek w takim układzie. Trudno. Vlogi będą w piątki, w czwartki będą czołgi. Dlaczego vlogi? Bo mam, wiecie, dużo tych tematów vlogowych, których nie miałem... Ach, niestety okazji, żeby je przetestować. Już jestem bez maski. Ale już wracam. Nie miałem okazji, żeby te tematy przegadać do was, kochani. A to jest wszystko bardzo, bardzo ważne, bo ja lubię do was gadać, jak wiecie. Taki ze mnie dziwny gość. To się ciężko zakłada do kamery, to zdejmę. Więc tak to będzie wyglądało, kochani, z harmonogramem. Plan minimum macie. Ja go podejrzewam, wrzucę jeszcze gdzieś na... może go wrzucę jeszcze na Facebooka, żebyście widzieli. Wrzucę go na Discorda też, żebyście widzieli. Ale generalnie plan będzie taki. Plan minimum oczywiście. Będzie więcej czołgów. Będzie, podejrzewam, też więcej Gizena, bo mi się naprawdę to świetnie gra. Hex of Iron też, jak nagram, to nagram przecież nie nagram jednego odcinka, tylko dwa albo trzy, albo cztery w jakiś wieczór. I będę po prostu je wrzucał, jak się pojawią, ale mówię, tutaj wam przedstawiam, kochani, po prostu plan absolutnego minimum, żebyście mieli pewność, że zawsze tego dnia to się pojawi, bo ja też nie wiem, że coś się nie stanie. Nie do końca wiem, jak będę miał ten mój czas ogarnięty w momencie, w którym jeszcze wrócę do treningu, wrócę do biegania, bo to też jest ważne. To też pogoda. Teraz mają być jakieś koszmarne po prostu mrozy w Warszawie minus 15 stopni, więc komin się przyda. A także jego zimowa wersja, którą też mam, czyli taka ocieplana. No jest ciężko, kochani, jest ciężko, natomiast komin pomoże. Będziemy sobie tak biegali, także jeżeli są to jakieś kobiety z Brudna, to jak mnie zobaczycie tutaj, to się nie przestraszcie. Ja nie przyszedłem, nie biegnę, żeby was napaść, tylko tak dziwnie wyglądam po prostu. Kochani, plany macie, harmonogram macie. Mam nadzieję, że wam się podobało intro, które było przed odcinkiem, bo zrobił je Arturo Kocuro. Propsy dla niego. Oczywiście Adrian Adamek też robi świetne intro, także intro będzie w tej chwili od Artura, a outro będzie od Adriana, tak żeby było równo, nie? Tak sobie wymyśliłem, kochani. I to tyle. No jak wiecie, w tle jest muzyka. Mam nadzieję, że mi tutaj YouTube tego nie zablokuje, bo jest to w teorii non-copyright sounds, ale to różnie wygląda. Mamy tego przykłady z historii. Także moi kochani widzowie, harmonogram macie, ja go wrzucę.
i zrobię co absolutnie w mojej mocy, żeby się go trzymać. Mam też oczywiście książkowe vlogi, serialowe vlogi, to wszystko jest przed nami. Oczywiście, jak nagram ich więcej niż jeden, niż dwa, to też będę wrzucał, bo to też nie o to chodzi, żeby jakiegoś vloga przetrzymywać przez 2 tygodnie, bo akurat nie ma piątku. Więc wszystko przed nami. Mamy nowy harmonogram, mi też się lepiej pracuje, jak mam harmonogram, więc mam nadzieję, że to też spowoduje u mnie taką dodatkową mobilizację do pracy. I to jest ważne. Tak samo jak było z bieganiem i innymi rzeczami, mi się lepiej robi, jeżeli mam to wszystko zaplanowane. I to chyba byłoby na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo. Zakładam maskę. O, tak mi to będzie do twarzy. I co? Do zobaczenia. Cześć.